Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj znowu lenistwo, znowu Księga Przypowieści Salomona, 13 rozdział i werset 4. Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma. Można by powiedzieć, że jest to w miarę naturalne, to znaczy to, że ktoś czegoś pożąda, to, że ktoś czegoś pragnie, z tego jeszcze nie wynika, że coś będzie miał. Ale byśmy na chwilę się zastanowili nad swoimi własnymi motywacjami, to myślę sobie, że, no, że zwróćcie uwagę, że zazwyczaj właśnie wszystko od tego się rozpoczyna, że czegoś pragniemy, że czegoś chcemy, że w jakiś sposób coś, mądrze lub głupio, zaczynamy uważać za cenne, za wartościowe i w ten sposób zaczynamy przewartościowywać swoje wybory, swoje wydatki, żeby to coś pozyskać. Myślę, że większość z nas zna przypowieść Pana Jezusa o Królestwie, gdzie jest powiedziane, że jest jak cenna perła, którą kupiec kupuje, sprzedawszy wszystko. Innymi słowy, zwróćcie uwagę, że dla tego człowieka gdzieś ta perła była na tyle ważną wartością, że był w stanie wszystko sprzedać. A więc wszystko zaczyna się od pożądania. Pożądania, pragnienia. Oczywiście nie zawsze to pożądanie jest czymś złym, dlatego też myślę, to słowo pragnienie mamy w języku polskim jako pokazanie czegoś wartościowego, cennego, właściwego, pragnienia rzeczy właściwej. A więc właśnie tak to często jest i zazwyczaj tak to jest, że mamy jakieś dobre pragnienie w sercu i potrafimy coś poświęcić, bo zawsze coś musimy poświęcić. To jest czasami nasza praca, czasami to jest kwestia jakiejś, nie wiem, przeprowadzki, czasami to jest kwestia jakiegoś czasu, który musimy zrezygnować, bo nigdy tak nie jest, że no zupełnie no, mamy nadmiar całkowity. Myślę, że zazwyczaj coś musimy kosztem czegoś otrzymać. No i właśnie, wtedy zyskujemy to coś, co dla nas jest ciekawe, czy to jakąś nową aktywność w naszym życiu, czy jakąś rzecz, czy może kwestia właśnie jakiejś służby nowej w Kościele, którą chcemy rozpocząć, czy rozwijanie siebie w jakimś tam wymiarze, który uważamy za cenny, wartościowy. Wszystko rozpoczyna się od pożądania i to jest właściwe. To pożądanie jest tym motywatorem. Myślę sobie, że nawet jak spojrzymy na działanie łaski Bożej, dzisiaj do Filipian jest powiedziane, że Bóg daje chcenie i wykonanie. Więc zwróćcie uwagę, że żeby się pojawiło wykonanie, które również pochodzi od Boga, najpierw Bóg daje chcenie rzeczy wartościowych, cennych, żeby faktycznie to wykonanie nam wyszło. Ale zwróćcie uwagę, że jest właśnie ich chcenie i wykonanie. Dlaczego ich chcenie i wykonanie? To trochę nam właśnie ten werset podpowiada. Leniwy wiele pożąda. Czyli leniwy to jest człowiek, który może mieć ambicje, leniwy to jest człowiek, który może mieć pragnienia i to nawet całkiem wartościowe i cenne pragnienia, coś, co, z czym byśmy się zgodzili, że to jest czymś pięknym, czymś szlachetnym, czymś pozytywnym, ale to nie jest tak, że on musi mieć te pragnienia jakoś zaburzone. Może nawet Królestwa Bożego pragnąć, dobrych rzeczy może pragnąć, Bożych rzeczy może pragnąć. Natomiast jeśli jest leniwym, to niestety nic nie będzie miał. Nic nie będzie miał, dlatego że jakby u niego to pożądanie nie jest na tyle czynnikiem determinującym jego działania, żeby właśnie zrealizowało ten plan, czy to pragnienie, to dążenie. Trochę żeśmy mówili o tym już na wcześniejszych filmikach. Właśnie z tej serii, że no leniwy to jest człowiek, który ma niechęć do wysiłku, na tyle wielką niechęć do wysiłku, że nie jest w stanie jej przezwyciężyć i ona sprawia, że pomimo tego, że nawet jak pragnie dobrych rzeczy, to niestety nic z tego dobrego nie wynika. Natomiast dusza pilnych jest obficie nasycona. Słowo pilność bardzo lubię. Pilny to jest taki, który jest usystematyzowany, zdyscyplinowany i realizujący. Zwróćcie uwagę, że właśnie dusza pilnych jest nasycona. Wcale niekoniecznie oznacza, że ktoś jest hiperduchowy, wcale niekoniecznie oznacza, że ktoś jest w ogóle wierzący, ale jeśli jest pilny, zdyscyplinowany, ma plan, realizuje go krok po kroku, to osiągnie swoje cele. To osiągnie swoje cele. Dlatego myślę, lenistwo jest tak tragiczne w pewnym sensie, że mogą być nawet ludzie pobożni, ludzie oddani Bogu, którzy nie potrafią właśnie pewnej pilności, pewnej dyscypliny, uporządkowania sobie narzucić. I w związku z tym, pomimo tego, że mają fajne cele, pomimo tego, że naprawdę w sercu mają fajne pragnienia, może nawet się modlą o nie, może się nimi dzielą, ale nie są w stanie ich zrealizować właśnie dlatego, że są po prostu leniwi.
Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mówisz prawdę o nas. Bardzo Cię proszę, przekonuj nas w naszym sercu, Panie, do pilności, zniechęcaj do lenistwa i prosimy, Duchu Święty, o Twoje działanie, o właśnie przezwyciężanie tej niechęci do pracy, do wysiłku. O to Cię, Panie, prosimy, strzeż nas i prowadź nas do siebie i dawaj nam chcenie i wykonanie dobrych rzeczy. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.